I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. Oh, you meant the world to me. Ja od siebie chciałbym dodać, że naprawdę bardzo, bardzo ciekawe tutaj rozpoczęcie sezonu JDM. Mieliśmy do wyboru naprawdę masę ciekawych samochodów. Nie tylko spod stajni, jak to się mówi, Hondy. Pojawiały się też inne marki. Mogliście to na pewno ujrzeć tutaj na wideo. Od siebie jako do organizatorów mógłbym dodać, że to jest bardzo ciekawy pomysł, żeby na bramce, na starcie dać takie kartki do głosowania na auta, tak? Na auta, które wybieraliśmy my. Wedle swojego własnego uznania. To jest bardzo ciekawa konkurencja, bo wtedy widać, że nie jesteśmy zależni od, na przykład, jakby to powiedzieć, seniorów, tak, czy jurorów. O, że ktoś za nas wybiera najładniejsze auto z lotu, czy coś takiego. Nie, tylko decyzję podejmowaliśmy my. To jest bardzo naprawdę plus dla organizatorów za to. Ja myślę, że tutaj naprawdę dać ogromną piątkę i nie ma co się czaić za tutaj ciekawy zlot. No ale jak zwykle musimy wcześniej wracać, niestety nie zostajemy do samego końca. Tylko pamiętajcie, widzowie, że serdecznie was zapraszamy tutaj na rozpoczęcie sezonu do Giżycka. Ja tak jeżdżę i jeżdżę po tych zlotach, ale miło byłoby, jak wy też byście odwiedzili moje rodzinne strony, tak? Czyli Warmia Mazury, a dokładnie właśnie miasto Giżycko. Ja myślę, że wam też u nas się spodoba. Organizatorką oczywiście jest tego przedsięwzięcia Katarzyna Prokopczuk, czyli, jak to się mówi, kobieta z wielkim przyrodzeniem. No, oczywiście tutaj to jest żart, tak, ale naprawdę dziewczyna z wielką energią, wielką miłością, pasją do motoryzacji i przede wszystkim robi to właśnie dla nas, tak? To robi to dla nas i widać, że naprawdę kobieta bardzo mocno. Tyle co do imprezy, też myślę, że to tyle. Daję po prostu grubą piątkę.
i czekam na organizację oczywiście kolejnych eventów tutaj w województwie pomorskim. Pamiętajcie, żeby oczywiście subskrybować kanał, być z nami na bieżąco. Ja widzę i na przykład na takich eventach właśnie często was poznaję, rozmawiacie. Na eventach też staramy się coś tam doradzać, ale no wiadomo, też skupiamy się troszeczkę na nagraniu, uwiecznieniu tego, że tutaj właśnie byliśmy. Bardzo miło, że tak się dzieje. Pamiętajcie, że właśnie subskrypcja daje wam to, że jesteście na bieżąco z filmami. Dodajemy czasami więcej, czasami mniej, zależy to wszystko od naszej pracy. Ja myślę, że jeżeli jesteście, to na pewno to doceniacie, że wrzucamy i pracujemy dla was z tymi filmami wideo. To by było na tyle. Podlajkować, udostępnić, subskrybować, a wszystko inne macie oczywiście dostępne w opisie pod filmem. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!